Cześć, z tym Wafel, pokażę wam dzisiaj, jak znaleźć Wardena w Minecraft 1.19. Także w pierwszej kolejności musimy przekopać się dosyć nisko. I właśnie popełniłem błąd. Ale tak, jesteśmy bardzo nisko. No i teraz tak, po tych cosiach trzeba się poruszać na kucku. Takie bloki wysyłają sygnały do tych bloków, które hałasują, oraz do tych bloków. I to tych bloków właśnie szukamy. Te bloki przywołują wardeny. Może to wymagać kilku sygnałów, a może 20 maksymalnie. Tutaj nietoperz lata także denerwuje te bloczki, ale dobra, jak przywołać wardena? Skaczemy! To coś się drze. Tu gdzieś słyszę, że on się gdzieś kopie. Oho, mamy ciemność. Ale my skaczemy dalej. To się ciągle drze. Ale jeszcze chłopa nie ma. Jest chłop, jest. On potrafi wąchać i wyczuwać z odległości 6 bloków. Ja chyba wywaliłem swoją strzałę. Te. Oj! Kucek wyłączyłem. Nie krzycz. Teraz jeszcze bardziej nic nie widzę. Dobra, ja może spierdzielam. Nie! Jak tu przed nim uciec? W tym momencie. Wkurzył się. Ty, szybki potrafi być chłop. Oj! No. Także tak. On ma właśnie coś takiego jak wkurzenie. Im bardziej się wkurzy, tym jest gorzej. W pewnym momencie już zaczyna się po prostu gonić. Ale nie bardzo miałem gdzie uciekać, już byłem otoczony wszędzie ze skałami i tak dalej. Jak widać, nawet neterytowy set z ochroną 4 nie daje rady. Chłop ma naprawdę bardzo duże obrażenia. Ale znika. Zniknął właśnie, bo nie miał co robić. Ja ci dam, będziesz miał co robić. Przywołujemy nowego, skaczemy. Jest, wyszedł. Nawet go nie widzę, za daleko jest. Już go widzę. Nie, nie krzycz. Cicho. A on się wkurzył, on bardzo nie lubi strzelania. No tak. Fala dźwiękowa. Cicho, cichosza. Nie ma mnie tu. Nie ma mnie tu, nie widzisz mnie. Nie no, widzi. Jak widać, Wardena jest przywołać bardzo łatwo. Aczkolwiek zabić go już nie jest łatwo. A na pewno nie z moim skillem. Z niego dropią te bloczki, które widać tutaj. Ich się normalnie nie da zebrać, jeżeli nie macie Silk Toucha. I on robi coś takiego, że jeżeli przy nich umrze jakiś mob, który dropi doświadczenie, to one wtedy to doświadczenie pochłoną i stworzą dookoła właśnie takie bloki. Tak jak w Deep Dark normalnie. Także możecie sobie jakby drugi taki biom stworzyć. Także jeśli chodzi o przywoływanie Wardena, to z mojej strony to jest wszystko. Mam nadzieję, że wam się podobało. Do zobaczenia i siemka.